Jaki smartfonowy trend miał największe powodzenie w 2017 roku? To zdecydowanie bezramkowe konstrukcje. Zaczęło się od Xiaomi i linii Mi Mix. Dodają przy sobie dwójkę. Później Samsung pokazał swojego przepięknego bezramkowca, to jest Samsung Galaxy S8, absolutny creme de la creme. A teraz na końcówkę 2017 roku mamy także bardzo fajne chińskie konstrukcje, tutaj mam przy sobie Duji Mixa i już za 700 zł, a także odliczamy już dni do momentu, kiedy w sklepach pojawi się iPhone X. Ja jestem Karol Kopańko, wy oglądacie Spider's Web i zapraszam Was na film, w którym przyjrzymy się bliżej temu trendowi. Dlaczego? Skąd w ogóle wzięła się tak ogromna popularność tych bezramkowych konstrukcji? Moim zdaniem to dlatego, że po prostu się nam najbardziej podobają. Ten przepiękny, futurystyczny, minimalistyczny design to jest to, co rozbudza nasze myśli. Kiedyś, może kilka lat temu, wyobrażaliśmy sobie, że właśnie tak będą wyglądały telefony w przyszłości, gdzie front po prostu będzie w całości ekranem. Ogromna w tym oczywiście zasługa samych projektantów, którzy prześcigają się we prowadzeniu kolejnych innowacji w designie. Świetnie to widać na przykładzie rozwoju linii Galaxy. Tutaj mam Samsunga Galaxy S7 Edge, to Samsunga S8, który jest 2 mm krótszy i ponad 4 mm węższy, a mimo to ma ekran o przekątnej większej aż o 0,3 cala. Musicie przyznać, że to naprawdę robi wrażenie, bo trzymamy mniejszy telefon i nikomu raczej nie będzie przeszkadzało, że jest to 0,3 mm grubszy. Niestety to, co mi się nie podoba, to to, że zmniejszono baterię aż o 600 mAh, a taką różnicę naprawdę czuć w codziennym użytkowaniu. W S8 Samsung zdecydował się także na zmienienie proporcji ekranu. Mam już tu proporcje 18:9 albo prościej 2:1, co sprawia, że telefon jest smuklejszy i zdecydowanie trzyma się go lepiej w dłoni. Niestety jeszcze nie wszystkie aplikacje są przystosowane do pracy właśnie w tej proporcji, czy czasami z góry albo z dołu ekranu mamy takie czarne paski. Oczywiście w przyszłości będzie się to zmieniało w miarę jak ta proporcja będzie się popularyzowała. Niestety takie bezramkowce mają również swoje ciemne strony. I co konkretnie tutaj mam na myśli? No między innymi to, że ta bezramkowość nie daje żadnej dodatkowej funkcjonalności. Na przykład w Samsungu Galaxy S8 mamy taką szufladę ze skrótami Upsell, które możemy wyciągać z boku ekranu, ale to nie zmienia sposobu, w jaki korzystam ze smartfona, a no tak. Ten skrót jest dostępny w wielu innych urządzeniach. Jest jednak pewna gorsza rzecz, mianowicie przypadkowe dotknięcie. I oczywiście tutaj możemy je wyeliminować przez oprogramowanie, ale zwłaszcza kiedy leżymy w łóżku i wtedy na przykład telefon trzymamy nad sobą, wówczas opieramy go w dłoniach, trzymając właśnie za ekran. Prowadzi to na przykład do przewijania strony, takiego bardzo szybkiego i totalnie ucieka nam to miejsce, gdzie wcześniej czytaliśmy tekst albo trafiamy na jakieś inne menu w aplikacji. Da się z tym przeżyć, da się do tego przyzwyczaić. Zdecydowanie gorszą rzeczą jest mniejsza odporność na upadki. W wielu konstrukcjach mamy aluminiowe ramki, które mogą absorbować energię uderzenia przy bliskim spotkaniu z chodnikiem. Tutaj jest na pewno większe prawdopodobieństwo tego, że kiedy telefon upadnie, to upadnie na szkło. Wówczas może się na nim pojawić nawet pajączek i będziemy zmuszeni do tego, aby telefon wymienić, naprawić, a to nie są już małe kwoty. Jak chronić się przed takimi upadkami? Ano na przykład Xiaomi w Mi Mixie 2 dodaje takie etui, plastikowe etui, które możemy założyć. Bardzo skrzętnie przylega ono do obudowy. No i niestety dodaje też dodatkowych milimetrów do wysokości, szerokości, grubości tego urządzenia. Trzyma się niewygodnie, troszkę taką cegłę. No i oczywiście nie widzimy tego bardzo ładnego designu, bo co tu jest? To jest plastikowa obudowa, a już jak zdejmiemy etui, no to widzimy, że obudowa jest przepiękna, ceramiczna, bardzo fajnie odbija światło. Gwoli ścisłości trzeba jeszcze oddać, że nie wszyscy producenci smartfonów są jednakowo szczerzy. I tak na przykład mam tutaj Mi Mixa 2 i Duji Mixa. Oba te telefony są reklamowane jako bezramkowe, ale materiały marketingowe to jest zupełnie inna historia niż to, jak te telefony wyglądają w rzeczywistości. Bo mamy kilka milimetrów obwiedzenia ramkami wokoło ekranu. Tym telefonom rzeczywiście troszeczkę brakuje domiana bezramkowych. I oczywiście są te takie belki pod ekranami. W Duji Mixie jest naprawdę bardzo duża i to jest ok, o ile jest odpowiednio wykorzystana. W Duji Mixie mamy przycisk wstecz, który jest także wykorzystywany jako czytnik linii papilarnych, ale w wielu konstrukcjach po prostu brakuje na niego miejsca i jest
przenoszony na tył obudowy. Czytnik linii papilarnych z przodu to na pewno o wiele wygodniejsze rozwiązanie, bo w obu tych konstrukcjach musimy nieco wyciągać palec, aby do niego sięgnąć. Nie mamy z przodu żadnych przycisków, więc musimy wykonać gest wyciągnięcia palcem w górę, aby dostać się do tego charakterystycznego dla Androida menu nawigacyjnego z trzema przyciskami dotykowymi. Podobnie zostało to rozwiązane w iPhone X. Tam, żeby przejść na ekran główny, na ekran domowy, musimy wykonać gest przesunięcia palcem od dolnej belki w górę ekranu. Jeśli przytrzymamy palcem dłużej, to przeniesiemy się na ekran multitaskingu. Mam nadzieję, że w kolejnym modelu z linii Galaxy S9 Samsung zdecyduje się na wykorzystanie technologii Qualcomma, którą w skrócie można opisać jako zaszycie czytnika linii papilarnych w ekranie. Wówczas właśnie w tym miejscu, gdzie jest przycisk Home wysuwany, moglibyśmy również potwierdzać swoją tożsamość odciskiem palca. Kolejna rzecz to przednia kamera. I o ile jeszcze w S8 znalazła swoje miejsce nad ekranem, wystarczyło tej przestrzeni, więc możemy selfie wykonywać w klasyczny sposób, o tyle już na przykład w Mimixie 2 kamera znajduje się pod ekranem, więc musimy trzymać go na inną stronę. Ostatnią rzeczą, o której warto pamiętać kupując bezramkowca, są głośniki. Tutaj świetnym przykładem jest firma HTC, która w swoich flagowcach aż do 10 stosowała głośniki z przodu. I wiadomo, to produkuje najlepszy dźwięk dla użytkownika, który ogląda jakiś film na przykład na YouTube. Natomiast już w HTC 10 zabrakło miejsca na głośniki nad i pod ekranem, więc tak jak w tych bezramkowcach, które mam przy sobie, zdecydowano się na przeniesienie głośników na spód obudowy. Ale powiedzmy sobie szczerze, nawet te głośniki ze spodów obudowy mogą produkować bardzo fajny dźwięk, a i tak wydaje mi się, że większość z nas korzysta ze słuchawek, więc nie jest to taki deal breaker. Generalnie z tymi wszystkimi wadami da się żyć. Nie są to wady z gatunku takich, które sprawiłyby, że nie mogłem kupić telefonu. I teraz fundamentalne pytanie, jaki bezramkowiec najlepiej kupić? Ja na pierwszym miejscu tego rankingu na pewno stawiałbym Samsunga Galaxy S8. To jest telefon, który prawie nie ma wad. To, co mi przeszkadza, to jest ten czytnik, do którego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Oprócz tego to jest bardzo szybki telefon ze świetnym aparatem. Kosztuje w tym momencie w Polsce 2,5 tysiąca. Jeśli chcecie zaoszczędzić 500 zł, to polecam Mi Mixa 2, również bardzo ładny telefon ze świetnymi podzespołami, z troszeczkę gorszym aparatem, ale równie pięknym wykonaniem. Jeśli natomiast interesuje Was opcja budżetowa, to także mam bardzo fajną propozycję, to jest Duji Mix za około 700 zł. Ma bardzo fajną specyfikację, ale niestety została ona zepsuta przez oprogramowanie, które wymaga bardzo dużo dopracowania. Natomiast jest to telefon, którego da się używać i który również charakteryzuje się świetnym wykonaniem. Rok 2017 zdecydowanie upłynął pod znakiem bezramkowości. A jaki będzie 2018? Tu można się pokusić o nieco futurologii, futurystyki. Ja osobiście chciałbym, aby w końcu na rynku masowym pojawiły się telefony, które moglibyśmy zawijać, na przykład nosić w postaci bransoletki na ręce. Lenovo pokazało już taki koncept. To jest telefon, który jest naprawdę tylko składany, ale działa. To jest Lenovo Folio o przekątnej prawie 8 cali. Możemy go składać jak książkę. Chciałbym więc coś takiego zobaczyć w przeciągu następnych miesięcy. To, co chciałbym też zobaczyć, to Wasze lajki pod tym wideo, więc nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę. Jeśli podobało się Wam to porównanie, to przedstawienie bezramkowców, a także kliknijcie przycisk subskrypcji, aby trafić na kolejne wideo z kanału Spiders Web. To tyle ode mnie. Do kolejnego wideo.